Rzeszonie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Premier. Dzisiejsza debata i dzisiejszy spór jest efektem tego, że Komisja Europejska podjęła kolejne agresywne kroki przeciwko Polsce. I to jest istota sprawy. Komisja Europejska po raz kolejny i centralizm brukselski po raz kolejny atakują suwerenność państw. Atakowana była suwerenność Węgier, atakowana jest i wyrażana jest opinia na temat przyszłego prezydenta, daj Boże, Austrii, tak, który będzie pochodził z eurosceptycznego ugrupowania, i w ten sposób zachowują się brukselscy biurokraci. To jest sprawa jasna. Natomiast chciałem powiedzieć, że Polska oczywiście nie jest w tym osamotniona, w tym swoim boju na arenie europejskiej. Nie dalej jak w poniedziałek byłem na manifestacji w Niemczech, w Dreźnie, i tam kilka tysięcy Niemców najżywiej biło brawa, kiedy powiedziałem, że przywożę pozdrowienia z polskiego parlamentu, który od pół roku sprawia tyle problemów Komisji Europejskiej właśnie i pani Merkel z ich obłędną polityką. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, istota sprawy, o której tutaj debatujemy, polega rzeczywiście na suwerenności, tak jak powiedziała pani premier. Natomiast trzeba też wyciągać konsekwencje. Prawda jest taka, że dzisiaj Europa jest pęknięta. Jest Unia Europejska pęknięta na zachód Europy, który jest obyczajowo lewicowy, liberalny, w którym nie ma przywiązania do suwerenności narodowej, tożsamości, w którym nie ma przywiązania do niepodległości państw. I jest cała Europa Środkowo-Wschodnia. Jest nasza część kontynentu. Bruksela poprzez konstrukt multikulturalny próbuje zbudować europejski naród, europejskie państwo, próbuje nam podyktować, jak mamy żyć, w co mamy wierzyć, w jaki sposób mamy się zachowywać również politycznie. Trzeba wyciągać z tego konsekwencje i nie tylko bronić się przed agresją Komisji Europejskiej, ale trzeba przede wszystkim pójść w ofensywę. Trzeba, zwłaszcza wykorzystując sytuację nacisku, tego szantażu, 250 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego imigranta, trzeba zbudować blok państw Europy Środkowej idący odważnie naprzeciwko dyktatowi z Brukseli. Tego wymaga dzisiaj polska racja stanu. Pani premier, trzeba nie tylko zachowywać się defensywnie. Sytuacja, w której centralizm brukselski jest słaby ze względu na kryzys migracyjny, może się w najbliższym czasie nie powtórzyć. To jest dla Polski szansa. To jest dla Polski szansa, żeby być aktywnym na arenie międzynarodowej. To jest szansa, by być na tej arenie międzynarodowej wreszcie nie przedmiotem, jak przez ostatnie 8 lat, a podmiotem. I powinniśmy z tej szansy skorzystać. Powinniśmy w tym niełatwym momencie, ale stwarzającym opcję na prowadzenie suwerennej rzeczywiście polityki zagranicznej, występować bardzo zdecydowanie. I powinniśmy również zachowywać się godnie i zgodnie z tym, jaka była decyzja pani premiera a propos usunięcia flag unijnych, również na tej sali. Dlatego zwracam się tutaj również z apelem do pana marszałka. Trzeba sztandar brukselski z sali wyprowadzić, po prostu z sali sejmowej. Trzeba się pozbyć tego znaku z sali sejmowej, bo jest to znak po prostu obcej okupacji na terenie Polski. Natomiast jeśli chodzi o działania Komisji Europejskiej, zapraszam w imieniu Ruchu Narodowego wszystkich w poniedziałek pod siedzibę Komisji Europejskiej, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, w Warszawie. Będziemy tam manifestować za suwerenną Polską.